Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj otworzymy jej ciastka. I pierwszy raz je przetestuję. Tutaj jeśli chodzi o skład, to możecie sobie zatrzymać i przeczytać. Fajne mamy to opakowanie od ciastek, bo jest strunowe zamykanie. Ciastka są w kształcie kosteczek. I te ciasteczka ja kupiłam w sklepie 4 łapy. Unboxing paczki mieliście kilka filmików do tyłu. Jeśli wrócicie, to tam jest unboxing paczki. Tam zamówiłam i karmy, i przysmaki dla Mai, i matę do lizania. Więc jeśli chcecie, możecie wrócić do tego filmiku, jak nie oglądaliście. A teraz damy jej do testu ciasteczko. To Maja w ogóle przed chwilą się bawiła. Jeszcze reniferem. To nic, że w lato Maja bawi się reniferem. Co, tutaj będziesz jadła to ciastko? Masz. Nie, jednak tutaj ona woli nakruszyć mi na łóżku. Maja w pyszczku ciasteczko. Wiadomo, wada ciasteczek, że się kruszą. Ale co najważniejsze, Maji smakują, no i te ciasteczka mają dobry skład. Jak widzieliście, one są bezzbożowe. Tutaj też skład mogliście sobie przeczytać. Myślę, że Majeczka poleca dla Waszych piesków. One są takie twarde, ale nie jakoś bardzo. No, bez problemu możemy je dzielić na różne sposoby. Możemy podać połówkę, możemy nawet na trzy części, jeśli macie na przykład malutkiego pieska. Maja nie skończyłaś jeszcze tego, a już jak zobaczyła, że ja sięgam do paczki, to myślała, że jej daję kolejnego. Maja musi najpierw tamto zjeść. To zjedz, co masz, a nie czekaj na kolejne. Więc Maja kończy swoje ciastko. To nic, że czekała już na drugie. Tu już nasypałam dla Mai jedzonko, śniadanie, suchą karmę. Spójrzcie, róbcie sobie coś, zajada. A Maja tu leży sobie na dywanie. A ja mam zamiar wziąć się za prasowanie, ponieważ w dużych rzeczach nie chodzę przez to, że są one wygniecione, a ja nie mogę się zabrać, żeby je wyprasować, dlatego dzisiaj nastał ten dzień, w którym w końcu muszę wyprasować kilka rzeczy. A wybrałam się z Mają na łąki, nad rzekę dzisiaj. Bardzo ciepło, ale wieje wiaterek. Tylko myślę, że będzie nam się przyjemnie spacerować. I tu idziemy przed siebie. Być może słyszycie szum wiatru. Nie wiem, czy wam to przeszkadza. Ale raczej tak. No chodź Maja, idziemy dalej. Chodź Maja. Będzie pić się teraz. Przystanek zrobiliśmy sobie, żeby Maja się napiła, bo mimo tego, że jest wiatr, to jednak jest ciepło. Thank you.
jednak spacer będzie całkiem długi, bo już długą trasę przeszliśmy. I idziemy dalej. Bo na szczęście pogoda okazała się odpowiednia, nie jest aż tak gorąco. Tu znowu idziemy. O co to ma jakoś tak? Nie wiem. Tam też coś skoczyło do wody, ale nie widziałam co. Nie wiem, czy to są golony, ale spójrzcie, ich tutaj dużo. Maja, chodź tutaj. No, ty chyba nie wejdziesz tam, chodź. Nie, bo ona w to weszła, ja nie chcę się, by nam to wyglądała. Maja! Chodź! Jak chcesz pić, to ci zaraz dam wodę. Tutaj musimy zapuścić się taką wyższą trochę trawę. Idziesz, Majeczka, ze mną? Idziesz? No jeszcze trochę drogi przed nami jest. Zobaczcie, takie są szczeliny, ale w tych przejściach jest woda. Więc tam i tak nie da się dojść nigdzie. Nie wiem, czy poznajecie już tą drogę. Bo my tutaj oczywiście chodziłyśmy często na spacerki, tylko ostatnio już rzadziej, no bo były gorąco. A to jest ta druga, którą wam zawsze mówiłam, że często idziemy pod oczyszczalnię i potem się wracamy, bo tam dalej już, znaczy jeszcze można przejść dalej, ale zobaczę. No tu widać jak dokładnie rzeka. No Maja mnie wyprzedziła. Po drodze. Mam tylko nadzieję, że nie wydarzyła się w żadnej kupie. Majeczka, co tam powiemy? Nie, chodź, chodź tutaj. Tylko nie w te glony. Nie chcę, żeby ona w te glony wpadła, bo obawiam się, jak będzie wyglądać, jak wpadnie w coś takiego. Już będzie kąpiel obowiązkowa po tym. O, nie zalało nam tego przejścia, bo czasami tutaj zawsze jest taki jakby lekkie wgłębienie w ziemi. Maja, chodź, chodź. Nie chodzimy w to. I czasami jak są deszcze, to rzeka wylewa i tu, gdzie teraz Maja stoi, jest zalane. I musimy kombinować, jak przejść. Ale mimo tego, że były duże deszcze wcześniej, to jednak nie zalało tego przejścia nam. Tam motyl lata. No i dostała szału. Tak, będziesz się teraz starzać. I znowu zrobiliśmy sobie przystanek na wodę, które Maja w ostateczności wylała. No i się napiła, potem ja jej położyłam. Ona przechyliła tą miskę i wylała wodę. Teraz gdzieś ucieka. A Maja, gdzie ty się wybierasz w ogóle beze mnie? Gdzie ona idzie? Wiatr się zerwał jeszcze większy. Dzisiaj Maja po raz pierwszy przetestuje tą karmę. Fit Expert. No bo jest już jej pora obiadowa, więc zaraz jej tutaj dam. I jeszcze tutaj trochę czystku jej dam. Może wystarczy. Ty, mówiłam pierwszy raz Maja je tą karmę. O smaku wołowiny. Jeszcze ma jedną
o smaku indyka. Mam już ugotowaną soczewicę, bo dzisiaj na obiad będę robić kotlety z soczewicy. Takie kotlety będą już na dwa dni. Na dzisiaj i na jutro, więc już właściwie będzie obiad na dwa dni. Sałatkę robię z ogórkiem, ze szczypiorkiem, trochę pomidora. Jeszcze będzie ser feta. Czy nie wiem, czy to jest feta, ale z fawity. I jeszcze dodatkowo kuskus. Tu już zalany gorącą wodą. Soczewica cały czas się gotuje, a tutaj już mam prawie gotową sałatkę. Kuskus wrzucony, tutaj pokroiłam ser. Pomidor dam na sam koniec. I tak jak mówię, takie danie może być na dwa dni, bo sałatkę też możemy sobie zostawić na drugi dzień i kotlety również. Kotlety już usmażone i jeśli nie zapomnę, to tutaj wyświetli Wam się przepis. Są to kotlety z soczewicy. Składniki to soczewica, mąka, jajko, kasza manna i jeszcze koperek, oczywiście przyprawy, sól, pieprz. Później całą tą masę powstałą razem z soczewicą blendujemy i smażymy. Mam taką oliwę. Przyszliśmy na działkę. Pikuś. I dzisiaj wyjątkowo w większym gronie. Bo jesteśmy nie tylko z Soniczkiem, z Mają i z Zuzią, ale również z Pikusiem. Tutaj trawa dla Zuzi. Całe wiaderko. Zuzia też tutaj ma jedzenie. Liście maczy nazbierane. I jeszcze tyle trawy dostanie. Tu jej wysypę. Oczywiście to jedzenie na kilka dni dla niej. O, spójrzcie, tam Pikuś sobie chodzi. A Pikuś to jest piesek naszej sąsiadki z osiedla. Zna się z moimi pieskami. Mieszkamy na tym samym osiedlu. Pikuś co jakiś czas interesuje się Zuzią. Maja! Jaka Maja? Boże, Pikuś. Czy to Pikuś jest? Co ty robisz, Pikuś? Nie wolno tak zachowywać się. Nie wolno obsikiwać mojej róży. Chodź, Pikuś, chodź. Wody się napił. Pikuś coraz bardziej się interesuje. Pikuś, chodź tutaj, nie wolno. Chodź, Pikuś, wody. Pikuś chce gryźć Zuzię. Pikuś, chodź. Chodź. Chodź, Pikuś, chodź. Tutaj jest kolejka do poidła. Pikuś tutaj się cieszył przed chwilą do Mai. Pikuś! Tutaj na działce mamy dzisiaj do jedzenia ciasto rabarberowe. Nie dla piesków. Tu nie ma nic dla Was. Dla Was są smaczki. Spójrzcie, jak wygląda ciasto. Psiaki tu już polują. Jak Maja wymusza jedzenie. I tam jeszcze te buty w tle. Nie, to może ta trawa poschodzi. Maja, chodź tutaj. Hop. Hop. No spójrzcie, jak ładnie. Teraz to jest leżak Mai. W ogóle dostaliśmy ten leżak jakiś czas temu od pani, który nie jest już potrzebny. I okazuje się, że Maja chyba będzie z niego korzystać.
Sonia, zazdrosna jesteś? Też byś chciała tam siąść? Sonia by się chyba bała wskoczyć. Spójrzcie teraz, jak Maja się już plażuje na leżaku. No i jak sobie ładnie schodzi. Ostatnio jedna osoba napisała do mnie na YouTubie, a druga na Instagramie i prosiliście, żebym od czasu do czasu pokazywała, co jem, czyli jako wegetarianka, jakie produkty tutaj wegetariańskie. I też pytaliście mnie, czy nagram na przykład jakieś hole wegetariańskie, czy nawet co znajduje się w mojej lodówce, dlatego postanowiłam, że dzisiaj mogę na vlogu coś takiego pokazać. Ale myślę, że łatwiej będzie, jak ja po prostu wyciągnę te rzeczy z lodówki i wam je pokażę. Wam mogę pokazać, mam szczypiorek, mleko. Moje ulubione to jest właśnie to kokosowe z Alpro. Ale tu mam również migdałowe, ono było w tańszej cenie, więc też kiedyś kupiłam. Jogurty, takie pitne, tu jest też typowo wegański. Ketchup, tu też kończy mi się sos. Masło, tu cytryna, pomarańcza. I co? Rama, papryka, bułki. Papryka mi się przyda, jak będę może w weekend robiła jakiś obiad. Góry mam sałatę. Tu rzodkiewka jest z serem. To jest akurat wegański, a drugi mam zwykły. Tutaj u góry mam jeszcze jajka i sałatę, to chyba już mówię. Teraz wyciągnę te rzeczy i pokażę, więc mam na dole. W dolniej półce mam jogurty naturalne, dżem, pomidory suszone, bo jak czasami robię na przykład makaron z pomidorami suszonymi, więc przydaje mi się. Tu jest też żurawina, groszek, ogórki, jeden właśnie spadł. Jeszcze wam nie pokazałam rzeczy, które mam do chleba. Pasta jajeczna. I też po raz pierwszy ostatnio kupiłam pastę jajeczną z awokado i mąką. Jestem ciekawa, jak ona będzie smakować, bo zazwyczaj właśnie kupiłam tą jajeczną ze szczypiorkiem. Hummus klasyczny. I tu mam pasztet sojowy klasyczny i pasztet sojowy z pomidorami. Jeszcze rzeczy z zamrażalnika. Mam warzywa na patelnię, tutaj po azjatycku, to są letnie, więc to też sprawdza się na szybki obiad. Można do tego ugotować makaron albo cokolwiek innego i jest już gotowe, albo nawet same takie warzywa, ale ja zazwyczaj robię je z makaronem. Gdybyście jeszcze chcieli zobaczyć takie rzeczy do picia, i to oczywiście jest już w szafce, nie w lodówce, no to u mnie zawsze wygrywa na pierwszym miejscu jest zielona herbata. Ja najczęściej piję zieloną herbatę, to mam jeszcze jakąś inną herbatkę. A tutaj z kaw, ja takiej zwykłej kawy czarnej nie piję, a czasami piję jakieś cappuccino. Tutaj mam akurat inkę mleczną, właśnie najbardziej lubię inkę mleczną, jeśli mam wybrać cokolwiek z kawy. Tu mam inkę lodową o smaku waniliowym, a tu jest cappuccino właśnie już typowo wegańskie, o smaku kokosowym. I ono jest w takich, zaraz wam pokażę, saszetkach. Zawsze w domu również mam jakiś budyń, tutaj akurat jest waniliowy i śmietankowy, chociaż ja rzadko jem budyń, ale jednak zawsze jakiś w domu jest, bo może mi się przydać, jakbym akurat nie miała pomysłu. Z tych rzeczy mam kaszę kuskus, ja na przykład używam do sałatki, wiadomo, sól, mąka, właściwie już resztka mąki. Cukier mi się skończył, ale ja cukru prawie nie używam do niczego. Jedyne, do czego używam cukru, to tylko jak jakieś ciasto, ale to rzadko. Makaron, tu makaron czeniecki. I tak, dalej mam soczewicę i ciecierzycę do kotletów. Czasami właśnie mam kotlety z soczewicy, a czasami z ciecierzycy. Tu jest ryż biały. Kasza, nie, to jest, przepraszam, ryż w takim, od razu on jest z marchewką, z groszkiem, bardzo fajny. Można z niego zrobić danie i, albo na przykład zapiekankę, jak robiłam zapiekankę ryżową, to ten ryż bardzo fajnie się sprawdza, on jest od razu z dodatkami. No i tutaj oczywiście mam płatki, często właśnie na kolację, szczególnie robię sobie z mlekiem, mleko wam pokazywałam. I tu mam akurat musli karmelowe, a to jest granola
z orzechami i to jest moja ulubiona. To są moje w ogóle ulubione płatki. Pomniałam jeszcze wam pokazać, jeszcze znalazłam. Mam też makaron wegański. Też kiedyś kupiłam. Tylko akurat tam był dalej w szafce i go nie dojrzałam. Jeszcze go nie użyłam, więc nie mogę wam powiedzieć, czy jest dobry. Ale muszę wykorzystać. A do smażenia używam takiej oliwy. Z oliwek. Dzisiaj robiłam rybkom podmianę wody. Bo i też w ogóle znowu mam problem z glonami. U mnie glony ciągle wracają. Jeśli macie akwarium, to też możecie właśnie mi napisać, czy macie problemy z glonami. Tu akurat jedna rybka sobie pływa, widzicie? A inne chyba śpią, bo ich nie widać. Tam jest druga koło filtra. Orzeszek jak zawsze wieczorową porą siedzi sobie na kołowrotku. Właściwie to przed chwilą biegał, ale oczywiście jak ja do niego podeszłam, to przestał biegać. Robi sobie chyba wieczorną toaletę, tam widzicie, myje się. A teraz właśnie dopiero włącza mu się tryb nocny. A ja chcę już kończyć tego vloga. Zobaczcie, nawet widzieliście, jak orzeszek wam pomachał już na pożegnanie tak łapką. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Tak jak Orzesio. Widzicie, jak to was przed chwilą machał ładnie. I do zobaczenia w kolejnych vlogach.